Dobry Państwu. Tematem mojego wystąpienia jest przyroda. Przyroda naszych terenów, tu gdzie żyjemy, Krasnostawszczyzny. Składa się ono z dwóch części. W pierwszej będzie to przyroda, ale w ujęciu etymologii nazw miejscowości, w których żyjemy. Temat rzadko podnoszony i pewnie nieczęsto nad tym zastanawiamy się, dlaczego dane miejscowości mają takie, a nie inne nazwy. Tytuł mojego wystąpienia brzmi Krasnostawskie to i owo, czyli rzecz o puszczy, pczołach. Tak, to nie pomyłka. Nie pszczołach, ale pczołach i innych tym podobnych sprawach przyrody. Proszę Państwa, czy zadajemy sobie czasem pytanie, co było tutaj, gdzie żyjemy 1800 czy 600 lat temu? Ano była tutaj puszcza, był las. Można powiedzieć, jak w przysłowiu, nie było nas, był las. Tak dokładnie było. Ale jaki to był las? Możemy się zdziwić, kiedy patrzymy na te lasy, które nas otaczają, że wtedy nie były to lasy sosnowe, jak dzisiaj w większości są, ale była to puszcza, w której przeważały dęby i lipy. Była to puszcza liściasta. Tereny położone nad Wisłą, położone nad Bugiem, właśnie takie zajmowały lasy. I ludzie, którzy się tutaj osiedlali i dali początek miejscowościom, wsiom, później miastom, musieli ten teren, jak w Puszczy Amazońskiej, wyrwać tej pierwotnej kniei. I można sobie postawić pytanie, czy działalność tych ówczesnych ludzi pozostawiła jakieś ślady w nazewnictwie miejsc, które zasiedlali. I na pewno, gdy zestawimy te nazwy, znajdziemy niejako potwierdzenie jakby składu gatunkowego tego pierwotnego lasu. Jako się rzekło, były to przeważnie dęby i lipy. Tych nazw nie jest tak dużo, ale przytoczmy te, które występują na naszym terenie. Trzeba powiedzieć, że powiat krasnostawski, który istnieje od roku 1433, bardzo zmieniał się swoim zasięgiem. Początkowo był on bardzo duży, gdyż obejmował teren powiatu krasnostawskiego dzisiaj, teren powiatu zamojskiego, Zamościa wtedy jeszcze nie było, i sięgał aż hen za Szczebrzeszyn, gdzie sam Szczebrzeszyn był prywatnym powiatem aż do XVIII wieku w obrębie powiatu krasnostawskiego. Tak więc Zamość powstał w powiecie krasnostawskim. I tutaj widzimy takie nazwy, na przykład jak Dębina. Kiedyś się nazywała Dębina, dzisiaj jest to Czysta Dębina w gminie Gorzków. Nieco dalej wieś Dąbie w gminie Żółkiewka. Ale inne nazwy, które są w niedalekiej odległości od Krasnegostawu, stosunkowo niedalekiej, są takie jak Dębowiec, Suchodębie, Las Dąbrowa. Ale tutaj, proszę Państwa, jest jeszcze inne zagadnienie, bardzo interesujące. I trzeba tutaj poczynić pewną uwagę językową, językoznawczą. Otóż nasze tereny między Wisłą a Bugiem były przedmiotem rywalizacji między Polską a Rusią Kijowską. I od XI do XIV wieku były one w jej posiadaniu. W związku z tym ludność ruska, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to Ukraińcy, wtedy jeszcze się tak nie nazywali, ciągnęła na zachód. Miała swoją ekspansję na tereny za Bug. My rozumiemy za Bug na wschód, ale oni rozumieli to za Bug na zachód. W związku z tym oni również, zasiedlając te tereny, tworzyli miejscowości i nazywali je w swoim języku. A w języku ukraińskim, ruskim, Rusi Kijowskiej, dąb to był właśnie dub.
I stąd trzeba zwrócić uwagę na nazwę miejscowości, takich jak Dubienka leżąca nad Bugiem, Dubeczno w powiecie włodawskim, Dub też leżące na tym terytorium, czy Dubno leżące już za Bugiem. I trzeba tutaj też jeszcze uczynić taką uwagę językową następną, że samogłoska on i ę jest charakterystyczna tylko dla języka polskiego. Pierwotnie ona znajdowała się wśród 11 samogłosek języka prasłowiańskiego, natomiast później ostała się tylko w języku polskim. W związku z tym nazwy Dąbie, Dębina, Dębica, Dębowiec właśnie są nazwami czysto polskimi. Natomiast tam, gdzie pozostały te nazwy, jak Dub, Dubeczno, możemy z całą pewnością powiedzieć, że była to ludność już nie polska, słowiańska oczywiście, ale ludność ruskojęzyczna. Tych przykładów ścierania się tych języków i pozostawienia śladów w nazewnictwie jest więcej, o czym będzie za chwilę. Drugim składnikiem tej puszczy, czyli najczęściej występującym drzewem, była lipa, która dzisiaj w lasach występuje stosunkowo rzadko. I ona również pozostawiła nazwy dla jakichś miejscowości, zapewne tam, gdzie te miejscowości powstawały, tej lipy było szczególnie dużo. I w naszym powiecie krasnostawskim, w gminie Rudnik, mamy wieś Suche Lipie. Ona początkowo nazywała się Lipie. W odróżnieniu od Suchego Lipia, nieco bardziej na południe, mamy Mokre Lipie. Inne miejscowości, które leżą nieco na południe od obecnego powiatu krasnostawskiego, to jest Lipina, Lipowiec, Lipniak, Lipsko pod Zamościem, Lipówka. Koło Krasnego Stawu znajduje się, na wschód od Krasnego Stawu znajduje się las właśnie Lipina. Zapewne jest to jeszcze pozostałość tej nazwy, ta nazwa pozostała jeszcze prawdopodobnie od tych czasów średniowiecznych. Innym drzewem, które dało początek nazwie miejscowości, dość bogato reprezentowany w naszym powiecie. Powiat tutaj rozumiem głównie jako terytorium do 1975 roku, kiedy powiaty przestały istnieć, jest drzewo olcha. Od tego drzewa mamy tutaj aż trzy miejscowości w ówczesnym powiecie krasnostawskim o nazwie Olszanka. Idąc od zachodu mamy pod Turobinem, później w środkowej części tego powiatu, w gminie Łopiennik, mamy następną Olszankę oraz we wschodniej części, pod Zakraśniczynem, mamy następną Olszankę. Trudno się spodziewać, żeby takie nazwy były w skupieniu, więc nie dziwi to, że one są w pewnym oddaleniu, ale jakby to świadczy o tym, że prawdopodobnie ten rodzaj drzewa był bogato reprezentowany na terenie, który zajmowano. Ale to jeszcze nie wszystko. W gminie Żółkiewka mamy wieś Olchowiec, natomiast wieś Krupiec miała kiedyś dwie nazwy i w źródłach jeszcze sprzed 200 lat jest napisane Krupiec alias Oleśnica. Inną nazwą ciekawą, już zanikłą, ale jedyną tylko w tym zakresie, tylko jedna taka była nazwa, wychodząca się od Buka. Nazywała się ta wieś Bukowa Wola. Dzisiaj ta nazwa jest już nieznana, gdyż jest to nazwa wcześniejsza Majdanu Surchowskiego, o czym pewnie i nie wszyscy mieszkańcy tej wsi wiedzą. Trzeba tutaj powiedzieć, że północna granica występowania Buka znajduje się na rzece Siennicy, czyli ta wieś położona nieco bardziej na południe. Inne nazwy, które prawdopodobnie wywodzą się od drzew czy od krzewów, które mamy w powiecie krasnostawskim,
to jest niewątpliwie bzowiec. Nazwa Bzite jest niejasna, ale prawdopodobnie również od krzewu bez wywodząca się. Inne drzewa również dały początek nazwom, jak na przykład topola w gminie Izbica, jak na przykład wiśniów w gminie Gorzków, jak na przykład brzeziny w gminie Kraśniczyn. Na południe od Turobina znajduje się gruszka, gruszka duża i gruszka mała. Te tereny nasze, które obfitowały również w rzeki, a jak wiemy, nad rzekami znajduje się często wierzba, nie tylko na Mazowszu. I nazwa Wierzbica jest w województwie lubelskim obecnym reprezentowana aż przez 5 miejscowości. Można powiedzieć, że w obrębie Krasnostawszczyzny mamy 2 takie nazwy. Jedną w gminie Rudnik, jest to Wierzbica, a druga w gminie Leśniowice. Na południe od Krasnego Stawu mamy wieś Wierzbę w powiecie zamojskim, gmina Stary Zamość, a na wschód Czarnołozy. Zwróćmy też uwagę na Werbkowice. Jest to trochę dalej od nas i bardziej na wschód, ale to również pochodzi od wierzby, gdyż werbka w języku ukraińskim to znaczy wierzba i znowu tutaj widzimy wpływ ekspansji Rusi Kijowskiej, który pozostawił trwały ślad w nazewnictwie, z którego dzisiaj już sobie raczej sprawy nie zdajemy. Inne drzewa również w tych nazwach są reprezentowane, jak na przykład osiczyna, kalinówka, chruszów, nazwa również wschodnia, czyli powiedzielibyśmy ukraińska. Ale trzeba powiedzieć, że jak rzadko występuje nazewnictwo związane z drzewami iglastymi. Tutaj by głównie chodziło o sosnę. Mamy tylko jedną nazwę w gminie Rybczewice, Choiny, która prawdopodobnie od tego drzewa pochodzi. Czyli te wszystkie przykłady są dowodem na to, że sosna była tutaj mało reprezentowana, nie tak, jak widzimy to w dniu dzisiejszym, że lasy są przeważnie sosnowe. Oczywiście możemy tutaj przywołać miejscowość Sosnowica, już na północy, ale tam również są ziemie bardziej ubogie i ta sosna występowała częściej. Przywołajmy też nazwę Wiszenek, Wiszenki. Dziwna nazwa, ona jest dopiero od roku 1918, gdyż wcześniej była to nazwa Iwaszenki. I to również była nazwa ukraińska, gdyż iwa jest to rodzaj krzewu, który również na wiosnę wytwarza bazie. Inne nazwy, które związane są z tą przyrodą, z tymi większymi roślinami, no to na przykład krzak w powiecie zamojskim, gmina Stary Zamość, wierzba i krzak, ale w dawnym powiecie krasnostawskim na zachód Zakrzew, a jeszcze dalej, już poza powiatem, Zakrzówek. Również o obecności na tych terenach lasu świadczą inne nazwy, jakby pośrednie. Na przykład Zalesie, czyli wieś położona, miejscowość położona za lasem. Takie nazwy mamy 2, koło Bończy i koło Izbicy. Albo Borek w Krasnym Stawie, który istnieje do dzisiaj. Zalasek, to jest w Orchowcu. Ale Karczunek, Pniaki, wieś w gminie Kraśniczyn, czy Zrąb w gminie Skierbieszów. Nowiny często również też, które występują w naszym powiecie i w powiecie chyba chełmskim bądź włodawskim, również świadczą o tym, że dany teren został wyrwany puszczy, który został wycięty i założono na tym nową wieś. Ale również w naszym jeszcze Chruściechów, Gaj Czernięciński, Borów, Borówek, Suszeń,
a również Chajowniki w gminie Skierbieszów. Jest to nazwa również ukraińska, a na polski byłoby to gajowniki, czyli ludzie zajmujący się lasem. Trzeba zwrócić uwagę, i nie wiem, czy często się nad tym zastanawiamy, że stosunkowo dużo w naszym powiecie i obok niego jest nazw, które mają określenie Majdan. Przywołajmy tutaj tylko Majdan Surchowski, który nazywał się, jak powiedziałem, Bukowa Wola. Majdanek Orłowski, to jest koło Wólki Orłowskiej, bardzo już mała część składowa tej Wólki Orłowskiej, ale w nazwie pozostało, że był to Majdanek, czyli jakiś mały Majdan. Majdan Borowski, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Średni, Majdan Krzywski, Majdan Krynicki, Majdan Kukawiecki, Majdan Wierzchowiński, Majdan Nowy, Majdan Stary, Majdan Skierbieszowski, Majdan Ostrowski, Majdan Leśniowski. Więc dlaczego tak dużo jest tych nazw i jaki to ma związek z lasem? Ano taki, że Majdan to było takie miejsce w lesie, gdzie zakładano małą osadę dla robotników wypalających węgiel drzewny oraz potaż. Czyli była to, można powiedzieć, gospodarka leśna, a później to miejsce już zasiedlone, które zniszczyło las, odsłaniało pole i dawało miejsce dla osiedlania się ludzi, którzy tą ziemię uprawiali, i powstawała miejscowość. Czyli, że również te tereny zostały wyrwane tej pierwotnej puszczy. Mamy też tutaj w gminie Rudnik, miejscowość, która nazywa się Potasznia, czyli to jest to miejsce, gdzie wytwarzano potasz. Ale zwróćmy jeszcze uwagę, że w Lublinie były dwie takie nazwy, Majdanek, gdzie znajduje się obóz koncentracyjny, oraz Majdan Tatarski. Także słowo Majdan posiadało jeszcze inne znaczenie i ono jest z języka tureckiego, oznacza plac. Majdan Tatarski dlatego nosi swoją nazwę, że tam był obóz tatarski najazdu tatarskiego, który stoczył za czasów Kazimierza Wielkiego bitwę z wojskami polskimi właśnie na wschód od Lublina. Kilkanaście lat temu odnaleziono zbiorową mogiłę Tatarów prawdopodobnie. Inne nazwy, nazwijmy to w cudzysłowie, roślinne w naszym powiecie są takie jak mchy w gminie Izbica. Jest to też zastanawiające, że tak nieznaczna roślina dała nazwę miejscowości. Ale również ostrzyca, również w gminie Izbica. Ostrzyca jest to rodzaj trawy. Maliniec, piękna nazwa, niedużego miejsca koło Izbicy, Makowiska w gminie Żółkiewka, Trzcianka czy Trościanka już poza naszym obecnym powiatem. Proszę Państwa, w naszych lasach jednym z największych zwierząt był kiedyś tur. Tur, którego ostatni egzemplarz padł w roku 1627, również na tych terenach musiał występować. I pewnie nie zdajemy sobie też sprawy, że to zwierzę pozostawiło jakieś ślady w nazewnictwie miejscowości. I gdy to sobie uświadomimy, to zapewne przyjdzie nam na myśl nazwa Turobin. Niedaleko jest Turobiniec. We wschodniej części powiatu, troszkę dalej niż powiatu, w gminie Wojsławice, jest Turowiec. A więc są to nazwy, które pochodzą od tego zwierzęcia. I co ciekawe, Turobin jest to miejsce zabijania turów. Turobin nazywało się wcześniej Turbin. Czyli, że pewnie również było to związane z gospodarką, gdzie te tury zabijano i
przeznaczano pewnie na skóry i mięso. Inne nazwy pochodzące od tej przyrody ożywionej, występujące na naszym terenie, to są takie jak borsuk, łosień w gminie Wysokie, która też kiedyś należała do powiatu krasnostawskiego, ale trzeba powiedzieć, że nie ma nazw związanych na przykład z niedźwiedziem, gdzie są w powiecie kraśnickim niedźwiada, ani z wilkiem, gdzie w województwie lubelskim mamy wilków, wilczopole, wilkowyje, ale niedaleko Gorzkowa jest takie miejsce, które nazywane jest Wilczyńcem. Trzeba też tutaj zwrócić uwagę, jak bogaty był ten język i to słowotwórstwo, jakie te słowa bardzo różne od tego krótkiego rdzenia powstawały. Również to samo możemy powiedzieć o dębie i lipie, jak te nazwy są zróżnicowane. Inne zwierzęta, które dały nazwę miejscowościom, to jak w gminie Gorzków Bobrowe. W tej wsi jest podanie istniejące do dzisiaj, że król Władysław Jagiełło przyjeżdżał do Bobrowego do polowania na bobry. Jeśli już mówimy o królu Jagielle i tak w kontekście historycznym mamy dzisiejszą konferencję, to również na Wólce Orłowskiej znajduje się fragment bardzo starej drogi, mającej więcej niż 600 lat i kiedyś mieszkaniec tej miejscowości w jakiś sposób ustalił i przekazywał to, że tamtędy król Władysław Jagiełło jeździł na polowania, czyli w kierunku lasów orłowskich. No, może to być prawdą, bo król Władysław Jagiełło kilkakrotnie w Krasnostawskim Zamku przebywał. Ale również jakieś mniejsze zwierzęta dały nazwę miejscowościom. Wieś Żabno, gminie Turobin, żółw, rakołupy, rybie, kozieniec. Nazwy te zapewne są związane z sarną, którą nazywano kozą. Sarniak, kozie doły. Ptaki również są w nazewnictwie dosyć bogato reprezentowane. Wymienimy tutaj dumnego orła, czyli orłów. Orłów drewniany, orłów murowany, wulka orłowska, topola orłowska, tak się nazywały. Ale żurawie w gminie Turobin, kanie, wprawdzie to już jest powiat chełmski, ale jest to w niedalekiej odległości od nas. I tutaj również będą ciekawe nazwy, nie pochodzące z polskiego języka. Kukawka, buśno, busówno. Kukawka, leżąca na wschód od powiatu krasnostawskiego, jest nazwą ukraińską i świadczącą właśnie również o ekspansji tej ludności z Zabuga na zachód. Kukawka w języku ukraińskim znaczy kukułka. Buśno i busówno na wschód od Chełma są nazwami ukraińskimi, u których podstawy jest nazwa bociana w języku ukraińskim, a brzmi ona buś. Również mamy gilów w gminie Turobin. Takie nazwy wsi, miejscowości jak Baranica, Wielebycz, Kobyle prawdopodobnie wiążą się już jakby z gospodarką, z działalnością gospodarczą człowieka i z hodowlą. Ale Komarówka, część miejscowości za Sienicą Różaną, Zwierzyniec w gminie Sienica Różana. Również mniejsze miejsca, już nie będące miejscowościami, mają bardzo ciekawe nazwy, jak na przykład w gminie Łopiennik, Sikorzany Dół, Las Jeżeniec, ten przez który przejeżdżamy jadąc do Lublina, Las Łosienne. Tutaj również drugi raz występuje nazwa związana z łosiem. I wreszcie rzeka Wieprz. Nigdy się nad tym nie zastanawiamy, jakoś nie jest to przedmiotem dociekań, ale sama nazwa rzeki Wieprz ma być nazwą słowiańską, określającą bożka, będącego uosobieniem siły i mocy. Również przyroda nieożywiona dała nazwy wielu miejscowościom na naszym terenie. Można powiedzieć, że kiedy ludzie już wyrwali
to miejsce puszczy odsłaniała się ziemia, pokazując swoje właściwości. I mamy na przykład czarnoziem, borowinę. Dawniej się Wólka Boniecka nazywała, została spacyfikowana przez Niemców w 1943 roku i do dzisiaj się nie odrodziła. Jest to nie borowina, jest to rodzaj gleby. Bielecha w gminie Fajsławice. Gliniska w gminie Łopiennik. Ale piaski, jak piaski szlacheckie, te piaski pod Lublinem, które się luterskie kiedyś nazywały. Rońsko kiedyś miało nazwę dwuczłonową. Rońsko alias Piasek. Powiedzmy też tutaj o Wielkopolu, które nazywało się kiedyś Wielkie Pole i niewątpliwie był to teren, który został odebrany puszczy. Woda jest tutaj też dosyć często reprezentowana w nazewnictwie, bo takie nazwy jak Krynica, Kryniczki, Żdżanne od Dżdżu, ale również Wierzchowina, Wierzchowiny. To jest teren, który jakby był wyniesiony nad teren podmokły. Ale również nazwa Chłaniów czy Bezednia, Namule, Ostrów. Ostrów Krupski mamy, Ostrówek za Izbicą. Ostrów jest to inaczej wyspa, miejsce otoczone wodą. Sam Krasnystaw jest również przecież nazwą wodną oznaczające piękny staw. Ale Zastawie jest poniekąd nazwą wodną. Pod Krasnym Stawem znajdował się wielki staw, który Sebastian Klunowicz opisywał, że pod Krasnym Stawem jezioro ogromne. I patrząc z Krasnego Stawu na wieś, która za tym stawem leżała, po prostu nazwano ją Zastawie. Też nie zdajemy sobie zapewne sprawy z tego, że Zażółkiew jest nazwą wodną, gdyż rzeka płynąca od strony Żółkiewki do Wieprza nazywała się kiedyś Żółkiew. Dzisiaj nazywamy ją Żółkiewka. Ale w nazwie wsi Zażółkiew, za Żółkiew, czyli za tą rzeką, jest ta wieś, pozostała nazwa pierwotna tej rzeki. Ale również wieś Zamostek w gminie Gorzków, czy takie miejsce, które nazywa się Gać, oznaczało ono groble. Ale w przeciwieństwie do nazw wodnych mamy Suchodoły w gminie Fajsławice. Ukształtowanie terenu również dało nazwę trzem miejscowościom na naszym terenie. Dwie z nich nazywają się Góry, za Krasnym Stawem oraz koło Gorzkowa. Ciekawą nazwą jest Chełmiec. Oczywiście jest ono podobne do hełma, nieprzypadkowo, gdyż jest to miejsce jakby takie podobne do hełma. To wszystko jakby zostało podsumowane w niektórych nazwach określające estetykę, czyli piękno, czyli krasę z języków wschodniosłowiańskich. Piękno, czyli krasa, krasata. I stąd mamy tutaj nazwy miejscowości, aż trzech w stosunkowo niedużym terenie, jak Krasne. Koło Starego Zamościa, koło Wojsławic, koło Rejowca Fabrycznego. Ale już bliżej nas mamy Kraśniczyn, którego etymologia również wywodzi się od tego słowa. A nieco dalej na zachód Kraśnik. No i wreszcie sam Krasnystaw, który ma według legendy nazwę mieć od Sońki Holszańskiej, czwartej żony Władysława Jagieły, która miała się zachwycić pięknym stawem, nad którym leżał zamek w Krasnym Stawie i sam Krasnystaw. Druga część mojego wystąpienia będzie związana z pszczołami i z tym, co się z tym wiąże. Słowo pszczoła w naszym języku funkcjonuje dopiero od XVI wieku. A jakie było wcześniej i skąd ono się wzięło? Otóż jest to słowo bardzo stare, wywodzące się z języka prasłowiańskiego, czego przykłady mamy w takiej lingwistyce porównawczej. Wcześniej nasi przodkowie tego owada nazywali pczela albo pczoła. W języku prasłowiańskim był to wyraz, można powiedzieć, dźwiękonaśladowczy, imitujący buczenie pszczół i brzmiał on mniej więcej bczela przez B. W języku polskim pczela
w języku rosyjskim, serbskim, chorwackim i bułgarskim. Tak samo pczela. Nawet w języku dolnołużyckim. Natomiast w języku czeskim i słowackim to P się utraciło i było to pczela. I jest jeszcze do dzisiaj. To słowo pierwotne przechowało się w jednym przysłowiu, które brzmi: kto ma dzieci, ten ma smród, kto ma pczoły, ten ma miód. Te pczoły znajdziemy w lustracji województwa ruskiego, starostwa krasnostawskiego w roku 1564. Jest tam właśnie ustęp o pczołach i mówiący, że pczół w Dąbrowach, w Łopienniczkiem i w Niemczyskiem albo miejskim lesiech jest 19. Jest tu też fragment o Stryjowie, miejscowości się gminie Izbica, który brzmi mniej więcej tak. Tamże na tej dziedzinie stryjowskiej mogłoby być barci pożyteczne, kiedy będzie imiennie to odgraniczone od drugich dóbr, bo teraz niepewnością granic chłopi ich używać nie śmieją, ponieważ im tego z innych stron bronią. Czterej bartnicy z różnych wsi ukazali list nieboszczyka pana Oczeskiego, kanclerza koronnego, dzierżawcy imienia tego, na wolności wybierania barci tak w królewskich, jako i w swych dziedzicznych lesiach ku pożytkowi ich, a z tego mieli płatować po roku po ćwierci miodu albo po kopie pieniędzy in defectu mellis. Przypomnę, jest to z roku 1564. I te pszczoły nazywano jeszcze pczołami. Mniej więcej w XVI wieku, a jest to właśnie XVI wiek, zaczęło w języku polskim funkcjonować słowo pszczoła, kiedy w innych językach słowiańskich została jeszcze nazwa pierwotna. Jeżeli pszczoły, to i miód. Miód jest również słowem bardzo starym. Można powiedzieć, że jego etymologię można jeszcze bardziej w głąb czasów przenieść. Chociaż jak były pszczoły, to raczej były one pierwsze, a później był miód. Ale w tym wypadku można jeszcze znaleźć w języku praindoeuropejskim, z którego wywodzą się nasze trzy grupy językowe, z którego wywodzą się nasze grupy europejskich języków, że prawdopodobnie było to słowo na określenie miodu methu. W prasłowiańszczyźnie, z której wyszły trzy grupy językowe, wschodnia, zachodnia i południowa, przybrało ono postać med. I w naszym języku miód, miodek, ale w litewskim medus, bardzo podobnie, w greckim methy, niemieckim met, w indyjskim, czyli w sanskrycie mathu. Jeszcze w roku 1400 słowo słodko oznaczano jako miedźwno. Trzeba powiedzieć, że miód w tamtych czasach odgrywał taką rolę, jaką odgrywa dzisiaj cukier. To słowo, o dziwo, no, powtarza się nawet w Chinach jako zapożyczenie i w języku Finów, którzy przyszli z Azji i ich język, jak również węgierski, należy do całkiem odrębnej grupy ugrofińskiej, nie wywodzi się z języka praindoeuropejskiego. Ale słowo niedźwiedź, które pierwotnie w polskim języku brzmiało miedźwiedź, w języku rosyjskim dzisiaj ono jest takie samo, miedźwiedź, tak jak Miedwiediew, nazwisko od tego pochodzi, to również ma związek z miodem. Dosłownie oznaczało ono, gdybyśmy złożyli dwa słowa mied, który oznaczało w prasłowiańszczyźnie miód, i jed, jedzenie, czyli dosłownie ten jedzący miód. Jedzący miód to jest miedźwiedź. Miedźwiedź, czyli jedzący miód. Na niedźwiedzia również mówiono bartnik, czyli ten, który z tych barci, tych ulów, wybiera miód. Trzeba też powiedzieć, że imię Mieszko, pierwotnie ono brzmiało Mieszka, bardzo kojarzy się z rosyjskim Miszka, również pochodzi od niedźwiedzia. Miód musiał pełnić ważną rolę w gospodarce leśnej. Świadczą o tym bardzo zróżnicowane nazwy
miar, nazwy naczyń, w których ten miód gromadzono czy sprzedawano. Te nazwy świadczą również o bogactwie językowym związanym z tą dziedziną. Dzisiaj one zostały kompletnie zapomniane, oprócz może jednej, jaką jest beczka. Taką powszechną miarą miodu była rączka. Ta rączka na dzisiejszą miarę określa się, że mogła wynosić też około 18 do 45 litrów miodu. Jeszcze w staropolskich miarach, kiedy litrów nie było, określano, że było to 10,5 garnca. Inna nazwa miary to żmienia albo żmień. I już inne zapomniane to na przykład poków albo pokow, który mieścił w sobie cztery rączki. Jedna beczka mieściła w sobie trzy pokowy. Także ćwierć, którą wcześniej przytoczyłem we fragmencie o stryjowie. Ale także czasza, dzieżka kojarzy się z wyrobem chleba. Uszaciec miał dwa uszy do niesienia. Pudło, pudlak, uszatek, tak samo jak uszaciec. Wiadro, miednica, ale również pełna wysokość tego naczynia. Pięcipiędek, sześcipiędek, siedmipiędek, borówka oznaczała beczkę sosnowego drewna, lipieczna, lipieczeń, lipeczno, łukno, ustaw, polustawa, półstawne, bielec, dannica, puk. Wszystko są to nazwy związane z zbieraniem miodu. W późniejszych wiekach uległy one bardziej ujednoliceniu i ta rączka czy garniec wyparły te pozostałe. Najstarszymi miarami miodu, sięgającymi jeszcze w XIII wieku, czy potwierdzone w nazewnictwie, w materiałach piśmiennych, tak to nazwijmy, to są dannica, czasza, pokow, rączka i łukno. Też trzeba powiedzieć, że w tych lasach, w których znajdowały się barcie, pszczoły zbierały miód głównie z lip oraz wrzosów. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej. Jest tak wiele roślin uprawnych, których wtedy tutaj nie było. Miód również znalazł swoje miejsce w wielu przysłowiach. Dzisiaj w dobie pandemii byłoby bardzo aktualne i warte przypomnienia, że miód lipowy na grypę lek gotowy. Kto ma owce i pszczoły, ten gospodarz wesoły. Beczka miodu w domu nie zagrozi głód nikomu. Kto miód pije, długo żyje. Rój pszczół, do świętego Jana, czyli 24 czerwca, wart furę siana, a po świętym Janie to nakichać na nie. To też jakby świadczyło o tym, z jakich pożytków, czyli z jakich roślin te pszczoły miód zbierały. Trochę inaczej jest to dzisiaj. Jak się uroją do świętego Jana, to są warte furę siana. Jak chcesz mieć pszczoły, to musisz mieć i woły. No ciekawe dlaczego. A gdybyśmy ten miód przyłożyli do jakichś postaci historycznych, to możemy tu przywołać Jana Zamoyskiego spod Pskowa, kiedy był tam razem z Batorym, Batory pod Pskowem, słynny obraz Jana Matejki. I historycy wyrzucają Zamoyskiemu małość właśnie z powodu pewnej beczki miodu. Otóż w liście spod Pskowa pisał on do swojego zaufanego człowieka, że tam gdzieś w sieniach stoi beczka miodu, którą trzeba dobrze sprzedać. No dobrze, że dobry gospodarz dbał o swoje interesy, ale historycy mający na względzie rzeczy wyższe mówią, że to świadczy o małości Jana Zamoyskiego. W swoich różnych poszukiwaniach historycznych natrafiłem na człowieka, który nazywał się Antoni Repeć i w czasie wojny mieszkał w Topoli. I on, żeby nie być wywiezionym do Niemiec na roboty, właśnie tam trudnił się bartnictwem, pszczelarstwem. A jako ciekawostkę trzeba powiedzieć, że miód, który on tam uzyskiwał, był dostarczany do Hansa Franka, do Krakowa, generalnego gubernatora, który zarządzał w czasie okupacji tutaj naszymi terenami. Na koniec przywołam zdanie Alberta Einsteina, który powiedział, jak zginą pszczoły, to po 4 latach zginą ludzie. Ale na koniec całkowicie podam takie przysłowie, które może da trochę nadziei.
Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Dziękuję za uwagę.